Hej, z tej strony Deku i kontynuujemy przygody w Return to Castle Wolfenstein. Nagrywam wstęp po nagraniu odcinka, a okazało się, że przez kilka minut pierwszych nie odciszyłem mikrofonu, więc będzie bez mojego komentarza, ale później mój komentarz wraca, więc miłego oglądania. Them. The Hornets might look up here. Deploy the remaining elite guard. Thank you.
O kurczę, mikrofon sobie nie odciszyłem. Mam niesamowite wieści. Nasz zespół właśnie odkrył dowody na istnienie jeszcze starszego miejsca pochówku w ruinach kościoła. Uważam, że może to być grobowiec Olarika, legendarnego mistrza broni Tul i założyciela Legionu Mrocznej Kuźni. Jak tak jest, to w jego wnętrzu może znajdować się zaginiony sztylet straży. Jedna z najbardziej pożądanych relikwii na całej tuliańskiej wiedzy, to byłoby wspaniałe odkrycie dla nas wszystkich. Już nie rzucają granatami? Chyba nie. Tylko właśnie, ja szukam jeszcze wejścia, jak się dostać tutaj. Podejrzewam, że tam by się mogli mieć spore dawki amunicji. Ale nie widzę jak, więc chyba sobie to podaruję. No i tam coś jeszcze mamy. Chyba że zeskoczymy z góry na dół. I co, tu się skrywasz? Tak. Ale zlamiłem. Sporo amunicji poszło. Apteczka. Pytanie, czy tu mamy w lewo drogę? Nie, musimy skakać. Okej. Ile amunicji w tym sekrecie było? Zostaje nam jeszcze ten sekret na dole, ale nie mam pomysłu jak. Chyba że się uda tędy przedostać. Jest cichy, fajny, ale jedyny problem to jest szybkie przegrzewanie się. Strasznie dużo pozamykanych dróg jest. I nie mam pojęcia, jak to pootwierać.
Trochę za cicho tutaj jest. Wow. Przymaluj. Zadanie wykonane. Wyeliminuj ocalały elitarny oddział. No i to zrobiliśmy. Elitarny oddział wyeliminowany. Dajcie mi jeszcze tylko troszkę amunicji. Tu też zamknięte. A ewidentnie tam coś jest. O, pierwsza amunicja była. To też zamknięte. No nic, trudno. Znajdź Helgę, czyli znaleźliśmy ją. A nie, jeden sekret tylko był. What are you planning now? I'm not planning anything. I'm doing it. I'm getting that dagger. You can't do that. You'll break the inner seal. I'm prepared to take that risk. You're prepared. Are you completely mad? Do you realize what will be unleashed? It will make all the rest of this seem like a minor annoyance. Ha! I don't care. I've waited my whole life for an opportunity like this. I'm not turning back now for some cowering bookworm and his pointless fears. Frau von Bülow, I warn you. If you persist in this madness, I will be forced to report your conduct to the SS High Court of Inquiry. Get out of my way, Zempf! Your feeble threats won't stop me. Please, come to your senses. Stop this madness before it is too late. This is your last warning. No, you can't. At last. O kurde. Teraz się aż boję, co nas tam czeka. Okej. Spadło nam się. Troszkę gra jest rozsądniejsza, żeby to lepiej było na nagraniu widać. Dojście numer 2. Masz? Smakuj tego. Biegnij. Dawaj, dawaj. Wziąłeś strzelbę? Nie ma strzelby.
Biegnij. Jeszcze ich tu trochę wstaje. O. Trzaski mnie atakują. Ała. Przeładuj. Czy to są granaty? Tak, mamy granaty. Ten mi został. O kurde. Faktycznie amunicji nie mam. Wow! W tą stronę. A, otoczka jeszcze jedna była. Nie tu. Biegnij, biegnij. Nie mam już nic nie więcej z arsenału. Na pewno tu nic nie ma już więcej dla mnie. O kurde. Troszkę chyba mnie trafiła. Wow, ile amunicji poszło. Eliminowana Helga jest. To ładnie się przemieniła. Mamy tylko tą broń. Mogę sprawdzić tam dookoła, czy coś było. Well, gentlemen, it's been 48 hours since our man Blazkowicz returned from Castle Wolfenstein. That's given us ample time to digest his findings. Findings which are, to say the least, astonishing. That's an understatement, sir. The question I'm putting to you all now is this. What are the Nazis really up to? Well, sir, to put it bluntly, I don't think we know enough to answer that question. Really? Don't get me wrong. We've learned plenty about their capabilities. That alone scares the hell out of me. Hear, hear.
But... Yes, Jack? Well, there are two things that still bother me. Exactly what is this Dark Knight they all seem to be so interested in? Well, what did our research come up with? Nothing. A complete blank. Well, it's obviously more of their jiggery-pokery raising the ghoulies rot. What's the second thing, Jack? The second thing is Death's Head. Now, here we have probably the single most dangerous figure in the entire Third Reich, and still, we don't have a clue about his connection to all of this. Death's Head? Haven't our sources placed him at the secret rocket base in Calamurundi? Well, that's correct. In fact, as luck would have it, our man Blazkowicz is headed there now. He is? Yes. His orders are to infiltrate and sabotage the entire V-weapons complex. With any luck, he might even get his hands on the latest experimental Cobra. The Cobra rocket plane? The very one. That's exciting news, sir. So, what would you say, Jack, to my instructing our man to keep his eyes and ears open for any links to projects involving the, paranormal? I would say that was an excellent idea, sir. O, paskie broni mi zabrali. A, bo jesteśmy w jakimś hubie teraz. No nic, ale dalsze przygody to myślę, że zrobimy w kolejnym odcinku, żeby to jakoś tak było poukładane, że jedna misja to jeden odcinek. Przynajmniej tak się będę starał. A tymczasem grał z wami Deku, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz. I do następnego razu. Hej, hej!